Cześć wszystkim, witam Was serdecznie na kanale YouTube Świadome Inwestowanie, czyli w miejscu, gdzie rozmawiamy o światowych gospodarkach, rynku akcji czy też kryptowalut. O tym ostatnim pomówimy sobie dzisiaj, a mowa oczywiście o Bitcoinie, czyli królu kryptowalut, który przebija nam już poziom 30 tysięcy dolarów i zastanawiamy się wspólnie, czy to jest ostatnia szansa na zakupy Bitcoina przed wkroczeniem w hossę i potencjalnymi większymi wzrostami. Później pokażę Wam, jak wygląda Fear and Greed Index. Pomówimy sobie również, jak wygląda CoinMarketCap i co wpłynęło tutaj na to, że ostatnio rynki finansowe nam uległy tutaj znaczącej poprawie i te ryzykowniejsze aktywa, takie jak Bitcoin, bardzo mocno w ostatnim czasie nam urosły i oczywiście wyje może zabraknąć wykresu Bitcoina, Ethereum. Pokażę Wam, jak wyglądają dwie największe kryptowaluty i czego potencjalnie możemy spodziewać się w najbliższej przyszłości. Oczywiście, jeśli oglądacie tutaj ten odcinek po raz pierwszy, wniesie wartość w Wasze życie i Was ta tematyka interesuje, nie zapomnij proszę o daniu łapy w górę, kliknięciu subskrypcji, dzięki czemu będziesz na bieżąco z nowościami, jakie dodaję dla Was tutaj na tym kanale. I oczywiście, jeśli zaczynacie dopiero swoją przygodę z rynkiem kryptowalut, czy też akcji, w prawym górnym rogu na kanale YouTube znajdziecie linki do giełd, z których sam korzystam i które mogę Wam sam polecić. To samo misja ambasador, jeśli chcecie mnie wesprzeć jako małego twórcę, który się stara dawać dla Was dużą wartość. Szczegóły znajdziecie w opisie, jeśli akceptujecie wszystkie warunki, łapa w górę i lecimy już z pierwszym tematem. Już wstęp tutaj taki krótki za nami i wszystkie ogłoszenia parafialne zostały ogłoszone, pora przejść do tematu kryptowalut i ostatniej tutaj wzrostów na rynku kryptowalut, w szczególności na Bitcoinie i Ethereum, ale jak widzicie, inne projekty również mocno w ostatnim czasie nam rosły. Zaczynamy od popularnego wskaźnika Fear and Greed Index i możecie zobaczyć, że w przeciągu tutaj ostatniego miesiąca zanotowaliśmy wzrost z poziomu 51, gdzie to był poziom neutralny, aż do poziomu w chwili obecnej 68, czyli wróciła aktywność na rynek, jeśli chodzi o inwestorów indywidualnych i ogólnie o inwestorów dotyczący oczywiście wskaźnik rynku kryptowalut. Także jak widzicie w tym momencie, bardzo znacząco tutaj w ostatnim czasie nam ten poziom się podniósł i to może cieszyć oczywiście zwolenników kryptowalut. To możecie zobaczyć na przełomie czasu, jak wyglądał ten poziom i jak wygląda w chwili obecnej, i to możecie zobaczyć tutaj załamanie 11 marca 2023. Zobaczcie, mieliśmy poziom 33, także no ponad miesiąc później praktycznie dwukrotność osiągnęliśmy, jeśli chodzi o te poziomy. Zanim przejdę jeszcze do CoinMarketCap Gecko, oczywiście na samym początku chciałem przygotować dla Was no podobne zestawienie rynku kryptowalut. Skupię się tylko tutaj na tej tabelce pokrótce, żeby Wam pokazać, jak w ostatnim czasie mocno Bitcoin i Ethereum odjechało względem innych altcoinów. Zobaczcie, jeśli chodzi o czołową dziesiątkę, czy zobaczcie nawet piętnastkę, Ethereum w przeciągu 90 dni 32% wzrostu, Bitcoin 42% na plusie. Zobaczcie, względem w ostatnie 90 dni Binance Coina, który urósł od około 14%, czy XRP, ale jak wiecie, bądź nie, XRP mówi się, że bardzo mocno powiązane jest z kursem Bitcoina. Jeśli mamy tam wzrosty, no to również wzrosty mamy na XRP, także tutaj mnie to nie dziwi, że akurat najmocniej praktycznie z altcoinów nam to rośnie, ale zobaczcie, jeszcze mamy Filandcoina 36%, czy na Aptos, czyli takie kryptowaluty, których do niedawna no mogliśmy dociekać, co to jest. Sam Kronos, zobaczcie, minus 10%, także są niektóre altcoiny, które nawet potencjalnie tracą, gdy reszta tutaj rynku nam rośnie, także na samym początku to, co mówiłem, Bitcoin i Ethereum może się najbardziej sprawdzić. Przechodzę już do kluczowego tutaj konkretnego podsumowania na CoinMarketCap Gecko. W pierwszej kolejności tutaj podaję kapitalizację rynkową, która już osiągnęła nam ponad 1,30 biliona dolarów. Możecie zobaczyć niecałe 0,5% spadku w ciągu ostatnich 24 godzin, ale zobaczcie, wskaźnik jest już powyżej 1 biliona, czyli te minimum, o którym mówiłem, z którego jakiś czas temu drastycznie spadliśmy. Jeśli chodzi o Bitcoina, w ciągu ostatnich 7 dni rośnie on nam o około 8%, Ethereum około 13%, zobaczcie, oczywiście
Spowodowane jest to ostatnim hardworkiem na Ethereum, co się mówiło bardzo entuzjastycznie przyjęte, także Ethereum cały czas doskonalone, liczba transakcji, samo bezpieczeństwo tej kryptowaluty i poszczególne rozwiązania, które tutaj Vitalik Buterin stopniowo wprowadza. Dalej możecie zobaczyć Binance Coin w przeciągu 7 dni rośnie nam 10%, Cardano 15%, Lido 13%, Dogecoin niecałe 10%, zobaczcie Solana, jeden z największych wystrzałów, jeśli chodzi o altcoiny w ciągu 7 dni, aż 20% do góry. Także jeśli macie jakieś informacje po kosie, jakich wydarzeń Solana nam tak gwałtownie wzrosła, podzielcie się koniecznie tym w komentarzu. Dalej możecie zobaczyć, jak wyglądają poszczególne kryptowaluty z większych wzrostów. Tutaj Cosmos 15%, czy Chainlink niecałe 12%, 13%, Aptos, czy też NIR Protocol 15%. Także tak wygląda cała setka, zestawienie największych kryptowalut. Możecie sobie zatrzymać tutaj swoją ulubioną kryptowalutę i zobaczyć, jak na przestrzeni 7 dni, 24 godzin, czy też godziny zachowywał się kurs tej kryptowaluty. Jeśli mamy omówione tutaj podstawy, jeśli chodzi o odnośnie rynkowych wycen świata kryptowalut, pora przejść do wydarzeń tutaj związanych z nie tylko rynkiem kryptowalut, ale i ogólnie sceny światowej. Zaraz pokażę Wam pokłosie, jakich wydarzeń również rynek kryptowalut nam tak dynamicznie w ostatnim czasie rósł. Pora w tym momencie przyjrzeć się tutaj tym ostatnim wzrostom na Bitcoinie, jakie wydarzenia głównie wpłynęły na to, że rynki bardziej ryzykowne, takie jak rynek akcji czy też kryptowalut w ostatnim czasie tam tak mocno nam rósł, no bo Bitcoin tak naprawdę przebił znacząco tutaj tymi wzrostami nawet rynek akcji. Tutaj przechodzimy do pierwszego artykułu, gdzie możemy zobaczyć, że Bitcoin pokonał kolejny poziom w tym roku, nie ma sobie równych. Cena Bitcoina przekroczyła 30 tysięcy dolarów i jest najwyższa od 2022 roku. W tym roku kryptowaluty okazują się najpewniejszą inwestycją pod względem stopy zwrotu, najmocniej korzystając na prognozowanej zmianie polityki monetarnej. I tu możecie zobaczyć, jak mocno kurs Bitcoina w ostatnim czasie nam wyszczelił, albo tutaj zobaczcie z poziomów około 17 tysięcy dolarów, przepraszam, najmocniej wystrzeliliśmy w okolice 30 tysięcy dolarów. Wszystko trwało w przeciągu ostatnich 5 miesięcy, także bardzo, bardzo mocny wzrost. Przejdę jeszcze do tego artykułu, do tego wykresu później. Ja przechodzę Wam tylko, żeby pokazać tutaj, jak rynek kryptowalut w ostatnim czasie od początku roku, gdzie ta stopa tutaj z inwestycji z najpopularniejszą kryptowalutę wynosi już około 80%, wpływa na to, że nie musicie kombinować z żadnym inwestowaniem w altcoiny, zobaczcie gdzieś tam setki, w którekolwiek z tych, czy też wyżej, czy też niżej, tylko po prostu bezpieczna inwestycja typu DCA, inwestujecie długoterminowo, stopniowo tutaj w Bitcoina, przyniesie zapewne Wam najlepszy efekt, ponieważ po pierwsze, macie taką pewność, że w czasie bessy Bitcoin będzie znacznie mniej tracił niż popularne altcoiny, to pierwsze. Drugie, Bitcoin przetrwa tutaj bessę, ponieważ jest jedną z największych, jest przepraszam, największą kryptowalutą, ponieważ jeszcze Ethereum nie wyprzedziło Bitcoina, także uważany za króla kryptowalut. Jeśli inwestorzy uciekają z rynków akcji, czy też lokat, jakichkolwiek rynków, w pierwszej kolejności lokują właśnie swój kapitał w Bitcoinie. No możecie zobaczyć tutaj, jak bardzo duża, znaczący wolumen kapitalizacji też rynku. Zobaczcie, Bitcoin 585, możecie tutaj zobaczyć, miliardów dolarów. Zobaczcie, drugie, Ethereum 250 ponad miliardów dolarów, także zobaczcie, ponad dwukrotnie więcej kapitalizacji rynkowej jest w Bitcoinie, także myślę, mi się wydaje, że to też powinna być dla Was informacja, którą powinniście wziąć pod uwagę, że tak duża kapitalizacja rynkowa, same statustwo Bitcoina również wpływa na bezpieczeństwo inwestycji. Ajajajajaj, nagadałem się trochę, a miało być troszeczkę o innym temacie, wracamy już do tematu. A mowa oczywiście o wydarzeniach związanych z Fedem. Jak wiecie, Fed, no to można powiedzieć, polityka Fedu jest najważniejsza w ostatnim czasie dla rynków finansowych. Bardzo mocno, znacząco mówi się o tym, że Fed ma być może w tym momencie ostatnią podwyżkę stóp procentowych przed sobą i po prostu zamykamy ten rozdział. Jeśli będzie ogłoszona zmiana polityki Fedu, że być może przestanie podnosić stopy procentowe albo co gorsza, obniży stopy procentowe, no to to może wpłynąć na takie rynki ryzykowniejsze, jak choćby Bitcoin, czy też
rynek akcji, całe to spektrum związane z regulacją rynku. W Stanach też Zjednoczonych to też bardzo istotne jest dla rynku kryptowalut. Regulatorzy bardzo mocno, coraz mocniej łapę tutaj kładą na kryptowalutach. Mowa oczywiście również o FTX-ie i też krachu banku Silvergate, który sprzyjał tutaj kryptowalutom i w efekcie tego jeszcze w marcu cena Bitcoina spadła w okolice 20 tysięcy dolarów. To wszystko wpłynęło negatywnie na rynek kryptowalut, ale jak wiecie, cykliczność Bitcoina, o której wielokrotnie mówiłem, ona jest nieubłagalna i jak wiecie, halving w 2024 roku, a jak się mówi bardzo zawsze głośno, rok przed halvingiem zaczynamy powolutku rosnąć i to ma miejsce w tym momencie na Bitcoinie, jak możecie zobaczyć, z poziomów jeszcze rok temu około 18, tam dołek chyba był na około 16 tysięcy dolarów. Wystrzeliliśmy w okolice 30 tysięcy dolarów, także bardzo, bardzo mocno. I co jeśli chodzi tutaj o tą politykę i inflację w Stanach Zjednoczonych? No, inflacja w Stanach Zjednoczonych CPI nam wyhamowała, o czym pisałem tutaj, zobaczcie tutaj na tych poziomach dokładnie, wyniosła 5% wobec 6% jeszcze miesiąc temu, a oczekiwania były na poziomie 5,2%, także jak widzicie, pozytywny na pewno aspekt i zaskoczenie, jeśli chodzi o inflację, ale ważne, żeby pamiętać, że sama inflacja tutaj, CPI, ok, nam spadła, ale sama inflacja bazowa jest cały czas na wysokim poziomie, jest to około 5,6%. I zadałem takie pytanie tutaj w tym artykule do wszystkich, kiedy taka inflacja zawita do Polski? Dajcie znać, co wy o tym myślicie, kiedy będziemy mieli taką inflację. Dajcie znać w komentarzu, co wy o tym sądzicie. Jestem ciekawy waszej opinii. Jeśli chodzi tutaj o też wydarzenia związane z rynkami finansowymi, jeśli chodzi o inflację, tą CPI, to wszystko również wpłynęło na dolara. Dolara, ponieważ jak wiecie, mówiłem wam już jakiś czas temu, że jeśli kapitał napływa do dolara, no to w odwrocie będzie na pewno rynek finansowy, akcje, kryptowaluty, ten bardziej niestabilny, postrzegany jako bardziej ryzykowny dla inwestorów. W momencie, gdy jak w chwili obecnej mamy odpływ tutaj, dolar jest w odwrocie i rentowność obligacji nam spada, no to to po prostu jest wiatr w żagle dla rynków akcji czy też kryptowalut, które w ostatnim czasie bardzo, bardzo mocno nam rosną. Także inflacja CPI nam, jak widzicie, spada, a co z inflacją producencką PPI w Stanach Zjednoczonych, bo ponieważ już te dane też poznaliśmy, tu możecie zobaczyć indeksem PPI w marcu w 2023 roku już tylko o 2,7% wyższy niż rok wcześniej. Możecie zobaczyć, że to najniższa roczna dynamika od 2021 roku. W ujęciu miesięcznym zaproponowano spadek o 0,5% miesiąc do miesiąca po tym, jak w lutym pozostały one bez zmian. I tu możecie zobaczyć CPI na czerwono i kolor czarny będzie to inflacja producencka PPI. Zobaczcie, obydwie nam zaczynają zawracać. Jeśli rosła jedna, możecie zobaczyć tak samo jeszcze w 2021 wystrzeliła zarówno jedna, jak i druga. 2022 tak samo nam to rosło i już możecie zobaczyć koniec 2022 roku na jednej i zarówno drugiej mieliśmy szczyty i po prostu już zaczynamy spadać. Czyli te wszystkie informacje związane ze Stanami Zjednoczonymi, tym, że Fed potencjalnie tutaj zamierza tutaj wracać po prostu z dodrukiem być może na rynki finansowe. Inflacja PPI nam zaczyna spadać, zawracać. Inflacja CPI tak samo zaczyna nam zawracać. Większość inwestorów postrzega, że tutaj ten pivot chyba wracamy do gry i jeśli ta gotówka popłynie na rynki finansowe, no to jak myślicie, kto będzie największym beneficjentem tego wszystkiego? Z tym pytaniem was zostawiam i lecimy już z kolejnym tematem. I w tym momencie to, co lubią najbardziej kryptowalutowe świry, czyli bierzemy na tapetę, na wykres Bitcoina, Ethereum i zaraz zobaczymy, czego potencjalnie możemy się spodziewać, jak możemy wycisnąć najwięcej z tych dwóch kryptowalut. Na samym początku jeszcze tylko artykuł. Bitcoin przebija 30 tysięcy dolarów, zbliża się do długoterminowego oporu na poziomie 32 tysiące dolarów. Tu możecie zobaczyć, że wybił się Bitcoin z linii oporu, która była na około 24 tysiące dolarów. To, co tutaj wam ustawiałem tego boksa, przybliżymy sobie może, tak żebyście mogli zobaczyć. Tak wyglądał ten boks, o którym już kilkukrotnie wspominałem, zobaczcie. To było około 25 tysięcy dolarów i zanim Bitcoin jeszcze do tego dotarł, zobaczcie, mieliśmy dwukrotne podejście, ponieważ w 2022 roku w sierpniu podchodziliśmy pierwszy raz pod opory, odpadał Bitcoin,
Drugi raz, zobaczcie, w lutym, 19 lutego, tutaj w tych dniach też Bitcoin podchodzi już po opory 25 tysięcy dolarów. Odpadamy aż w okolice niecałe 20 tysięcy dolarów i zobaczcie, co się dzieje. To, co mówiłem, że oporem tutaj stanie, nie oporem, tylko wsparciem stanie się tutaj średnia krocząca 200 okresowa. Tak się stało, zobaczcie, ta średnia wpłynęła tutaj na to, że w tym momencie... Ta średnia wpłynęła na to, że w tym momencie z tej średniej wybiliśmy, zobaczcie, do tego boksa. Chwila tutaj jeszcze mocniejszego wybicia, odpadamy i z powrotem wracamy do gry. Także potężny, zobaczcie, wolumen, jeśli chodzi też odnośnie rynku kryptowalut, czyli to było pokłosie tych wydarzeń, jeśli chodzi o banki. Banki tutaj w Stanach Zjednoczonych wpłynęło to, że część ludzi widzą, że system bankowy wcale nie jest taki bez luk, bez VAT, jakby się wydawało, że te pieniądze są bezpieczne. Część ludzi zaczęła po prostu już wychodzić w inne alternatywne rzeczy, takie jak złoto, czy też cyfrowe złoto, jak Bitcoin. Także możemy zobaczyć, że podwyższony wolumen tutaj wpływał po prostu na wyciągnięcie tego rynku. Bitcoin nam wyciągnął tutaj w tym boksie przez jakiś czas, zobaczcie, była walka i wybiliśmy powyżej oporu 30 tysięcy dolarów. I tu możecie zobaczyć rzecz, z którą bardzo tutaj w tym momencie się zgadzam. Jeśli wzrost będzie kontynuowany w najbliższy obszar oporu na dziennym interwale, czyli około 32 tysiące dolarów, prawdopodobnym scenariuszem będzie wsparcie, które może umożliwić tutaj doprowadzenie do spadku na Bitcoinie w kierunku 25 tysięcy dolarów. Będzie to nic innego jak korekta, zdrowa korekta, ponieważ zobaczcie, po tak pionowych ścianach nie mieliśmy jakichś większych korekt. No tutaj sama się prosi taka korekta, także w temacie tutaj tego odcinka, czy jest to ostatni moment do zakupów, jeśli chodzi o Bitcoina, uważam, że na pewno ten poziom, do którego być może spadniemy, okolice 20-25 tysięcy dolarów, to na pewno będzie jeden z lepszych poziomów do zakupów, do akumulacji może, tak, Bitcoinów, strategii DCA, o której już wielokrotnie wspominałem, czyli... Nie szukajcie dołka, nie próbujcie tutaj prognozować jak niektórzy. Zobaczcie, dodałem taki artykuł na Twitterze właśnie o rakiecie na Bitcoinie. Bitcoin za 30 tysięcy dolarów. Oczywiście sądzę w tym artykule i przekazałem wam moją opinię. Pamiętajcie, że jest to tylko i wyłącznie moja opinia, nie jest to porada inwestycyjna, ponieważ ja przekazuję wam moją opinię, a wy, na was spoczywa tutaj obowiązek, żebyście zweryfikowali tutaj to moje zdanie i podjęli swoją tutaj, podjęli albo tutaj decyzję, że inwestujecie, albo po prostu nie inwestujecie. Ale pamiętajcie, że ryzyko tutaj inwestycyjne jest zawsze, zwłaszcza na tak dynamicznym rynku, jak to jest rynek kryptowalut. I tutaj ja wam mogę powiedzieć, że ja uważam, że będzie tutaj korekta, zdrowa korekta, ponieważ po tak pionowych wzrostach, no to aż się prosi, żeby taka korekta była. I tutaj taka zachęta do myślenia dla niektórych, żeby nie wierzyć jakimś guru, którzy tutaj prognozują taka czy owaka cena Bitcoina. Ja wam powiem szczerze, nie wiem, ponieważ nie mam kryształowej kuli, ale... Zadam tylko takie pytanie, co z tymi osobami, które tutaj przewidywały te 10-12 tysięcy dolarów, czy wy serio dalej wierzycie, że Bitcoin spadnie do takich poziomów? Widząc ten wykres, dajcie znać, co wy myślicie, jeśli chodzi o rynek kryptowalut, czy inwestujecie w Bitcoina, czy inwestujecie w Ethereum, czy w ogóle inwestujecie na rynku kryptowalut, czy być może dopiero zaczynacie przygodę z rynkiem kryptowalut. Jestem ciekawy waszej opinii. Ja wam dodam tylko taką opinię, że według mnie będzie to na pewno jeden z ostatnich momentów do zakupów, jeśli chodzi o rynek kryptowalut. Pamiętajcie, jak mówiłem wcześniej, jest to tylko i wyłącznie moja opinia. Ja uważam, ponieważ jesteśmy już rok przed halvingiem, że będziemy systematycznie rośli do góry i ci, którzy szukają, polują na ten dołek, mogą bardzo mocno się przejechać i będą zapewne wchodzili wtedy, gdy będzie ten rynek rozgrzany, może na 40, może na 50 tysięcy dolarów. Bo przecież nie będę frajerem, miałem zainwestować, zarobić miliony, no to chociaż trochę zarobię. I zobaczcie, te osoby wtedy z tych 48-40 tysięcy dolarów, one nie będą wychodziły tutaj w okolicach 70 tysięcy dolarów, bo przecież to mało, co to taki zwrot, nie po to inwestuję, żeby takie grosze zarabiać. I wtedy będzie pewnie ten sam lament, który był tutaj przy 69 tysięcy dolarów, gdzie większość wietrzyła te... Słynne artykuły, Bitcoin za 150, 200 tysięcy dolarów, czy nawet niektórzy 500 mówią,
Pamiętajcie, że to jest wtedy najlepszy czas do wychodzenia z rynku kryptowalut. Tyle jeśli chodzi o Bitcoina. Oczywiście druga strona medalu Fed, czyli ta inflacja, wydarzenia, które będą w Stanach Zjednoczonych, czy również wydarzenia związane z SEC-iem, czy altcoiny nie zostaną uznane security, to też będzie wpływało zapewne nawet cenę Bitcoina i rynku kryptowalut. I czarne łabędzie, których nie sposób przewidzieć, to również może zachwiać ceną Bitcoina. Ważne, żebyście nie patrzyli tutaj klapki na oczy i tylko rynek kryptowalut, ale poza rynek kryptowalut, ponieważ te wydarzenia w Stanach Zjednoczonych, one mogą również wpływać na wycenę kryptowalut. Jak inflacja PPI, jak inflacja CPI, jak Fed, który będzie tutaj podnosił stopy procentowe, a być może nie będzie już niedługo podnosił stóp procentowych, czy pójdzie ta gotówka na rynki finansowe, to wszystko będzie wpływało również na wydarzenia, jeśli chodzi o rynek kryptowalut. Przechodzimy do drugiej, największej kryptowaluty, czyli Ethereum. I tutaj możecie zobaczyć podobna sytuacja jak w przypadku Bitcoina, ale mieliśmy tutaj potężne wzrosty, tutaj tak samo ostatnio spało nam Ethereum i po hardworku dość tutaj ostatnim, gdzie Vitalik Buterin, jak wiecie, w ostatnim czasie, właśnie, może nie w ostatnim czasie, bo to jest całkowita polityka przekształcenia Ethereum, które ma być szybsze, tańsze, bezpieczniejsze i to wszystko potencjalnie ma wpłynąć na to, że ta kryptowaluta Ethereum będzie po prostu bardziej atrakcyjna w oczach inwestorów, ma dogonić w niedalekiej przyszłości Bitcoina. Czy tak się stanie? No to zobaczymy. No na pewno zastosowań Ethereum jest bardzo dużo i jak możecie zobaczyć, to samo co w przypadku Bitcoina. Mówiłem wam o tej linii na czerwono, co sobie zaznaczaliśmy, to były okolice około 1452 dolary i mówiłem, że jeśli wybijemy tutaj z tej linii, no to możemy tutaj w dół, możemy spodziewać się spadków i zobaczcie, tak faktycznie było, mieliśmy wybicie z tej linii, spadek, ale zobaczcie, to nie było jakoś długoterminowo, ponieważ raptem dzień, dwa pozbieraliśmy się, wróciliśmy do gry, do boksa i od tego momentu, jak Ethereum wróciło, zobaczcie, potężne odreagowanie, wyszliśmy z boksa, zobaczcie, 9 marca 2023 roku byliśmy na samym dole tego boksa, a 13 marca 2023 roku, czyli 4 dni później, już byliśmy na samej górze i wybijamy górkę i jesteśmy w tym momencie powyżej 2000 dolarów. Cena Ethereum 2086 dolarów dokładnie, także bardzo mocno, dynamicznie tutaj wybiło Ethereum i tak samo jak w przypadku tutaj Bitcoina, moim zdaniem, jeśli mamy tak dynamiczne wzrosty, no to tutaj aż się prosi o korektę, także tak samo moim zdaniem będziemy mieli korektę w najbliższym czasie, czy będzie to pokłoś jakichś wydarzeń związanego z rynkiem kryptowalut, jakiegoś czarnego łabędzia, czy SEC, który uzna za security częściowo, bądź wszystkie altcoiny, o czym się już długo, bardzo, bardzo długo mówi. Zobaczymy tego, jak wiecie, ciężko jest po prostu uniknąć i przewidzieć, ponieważ nie mamy częściowo wpływu na pewne wydarzenia, my nie mamy tyle informacji, co mają często duże instytucje, czy duzi gracze typu wieloryby na rynku kryptowalut typu Bitcoin, które również mogą tutaj tą ceną sobie żonglować i częściowo również manipulować. Ale jeśli chodzi o w tym momencie o samo Ethereum i Bitcoina, możecie zobaczyć, że potwierdziło to fundamentalne tutaj, fundamentalną zasadę, że Bitcoin to jest jedno z najlepszych alternatyw na niespokojne czasy monetarne, jak to mamy w tym momencie, gdzie częściowo politycy chcą odchodzić od gotówki, wojna czy jakieś inne rzeczy, ponieważ to jest te kryptowaluty i sam Bitcoin, on daje wam kontrolę nad waszymi finansami, to wy jesteście bankiem, a jak wiecie, jeśli macie gotówkę w banku, później może się okazać, że częściowo możecie tylko ją wypłacić, ponieważ dużych sum, no bank będzie pytał, a po co, dlaczego i tak dalej, także okazuje się, że wy tylko tutaj tę gotówkę wpłacacie, a nie nią zarządzacie, ponieważ zarządza nią bank, wy tylko możecie tutaj częściowo z niej korzystać, także dajcie znać w komentarzu, co wy o tym sądzicie, czy inwestujecie w Bitcoina, w Ethereum, jak tutaj wygląda wasze inwestowanie na rynku kryptowalut, jak podobał wam się ten odcinek, jeśli w ogóle wam się podobał ten odcinek i ta tematyka na tym kanale. Dajcie łapę w górę, kliknijcie subskrypcję, dzięki czemu tutaj będziecie na bieżąco z nowościami, jakie dodaję dla was na tym kanale i pomożecie mi tutaj, żeby ten kanał był dla was jeszcze bardziej tutaj dopracowany i oczywiście wszystko, co tutaj tworzę, tworzę z myślą o was.
Myślę, że podsumowanie w takim razie kluczowe mamy za wami. Oczywiście zachęcam i zapraszam was do komentarza po tym odcinku, który jest tylko i wyłącznie do waszej dyspozycji. Dajcie znać, jak wam się podobał ten odcinek, czy wy inwestujecie w kryptowaluty i co wy sądzicie o tych 30 tysiącach. Czy również waszym zdaniem jest to jeden z ostatnich momentów, jeśli chodzi o inwestowanie w Bitcoina. Jestem ciekawy waszej opinii. Ja wam w takim razie pięknie, serdecznie dziękuję. Miłej, spokojnej niedzieli i do zobaczenia, do usłyszenia już w najbliższą niedzielę. Trzymajcie się, cześć.